Pani Premier, Wysoka Izbo, to nie jest dobry dzień dla polskiej demokracji. To nie jest dobry dzień dla polskiego parlamentu, dla polskiej polityki. To nie jest dobry dzień dla Polski, Pani Premier. I mówię to z przykrością, bo cały ten dzisiejszy poranek, sposób prowadzenia przez Pana Marszałka, kneblowanie wniosków formalnych, przedłużanie czasu, spektakl, który przygotowaliście dzisiaj w nocy, a na końcu Pani głos, Pani Premier, kompromitujący. I chcę Pani powiedzieć z przykrością, bo byłem przekonany, że po 1989 roku nikt z nas nie będzie mógł o tym powiedzieć, o polskim premierze. Polska się za Panią wstydzi po tym, co Pani to powiedziała. Dlatego, że nie dość, co Pani, że jest... To Pańscy koledzy i koleżanki. Panie. A to jest minister Pani rządu, Pani Premier. To jest minister Pani rządu. On tak się potrafi zachowywać w polskim parlamencie. Więc chcę powiedzieć, że... Ale dlatego ten dzień jest tak zły dla Polski, że sprofanowała Pani konstytucję tutaj. Że zrobiła to Pani na oczach całej Polski i całej Europy. I prawda boli, i to jest dyskusja, którą z Wami Polska nie może prowadzić. Prawda boli i będzie boleć. I będziecie ją słyszeć, bo będziemy o niej mówić. I żadne zaklinanie rzeczywistości i obrażanie, przywoływanie targowicy, to wy jesteście targowicą, bo wy się tak zachowujecie. Dzisiaj jest tak, jak mówiliśmy jak mówił wicepremier pani rządu, pani premier Szydło. Dzisiaj pokazaliście, że dla was wszystko jest wyborem między dżumą a cholerą. Nie potraficie współpracować, nie potraficie rozmawiać, nie potraficie szanować partnerów, nie szanujecie polskiej konstytucji, nie szanujecie Unii Europejskiej, nie szanujecie polskiej historii, bo pani mówi o tym, że tysiące, setki tysięcy, miliony Polaków ginęły przez ostatnie dziesięciolecia, przez stulecia, przez wieki, ale ginęły dlatego, żeby Polska była w Europie, a nie żeby była przeciw Europie.